Pani Krysiu, które by Pani wybrała na Bezludną Wyspę? Mi się podoba ten. Tutaj jest rozmowa z aniołem. Kontrolowana. W pierwszej chwili zastanawiałam się... Gdzie ten anioł? Tak, gdzie jest, ale anioł jest widoczny, ponieważ tutaj są skrzydła, więc... Nie, no ten jest ciekawy. Klimat taki troszeczkę, kolory takie trochę stonowane. Taka... Tak, ale mimo wszystko wyraziste dla mnie. Tak. Dla mnie. I podoba mi się jeszcze... A potem koledze damy, Krzysiowi, tak, głos. Tak, najpierw kobiety, bo tak trzeba być dżentelmenem. Proszę. Nie mów, że masz te same gusty, co... Tak, to, słuchaj, to nie może. Ja również ten. Tak? I to wybraliśmy, nie umawiając się, rzeczywiście... To, dlaczego z tych trzech akurat ten na przykład? Ten... Szczerze mówiąc, mi się podoba kolorystyka, kolory i anielska twarz. Dlatego. Przewodnik. Są przewodniką ślepych. Gdy mnie opuszcza czasem mój codzienny anioł, a dobrze znane sprzęty chyba zły przestawia, wychodzę z domu z moją białą laską, z tym nieporadnym znakiem zapytania. I tłuką we mnie się grzechotki obaw, bo taki dziś kanciasty świat i ulic poplątanie, że ręce ledwo widzą w uszach mych barw trzepot i serce coraz głośniej rozbrzmiewa na alarm. Wtedy przysiadam chwilę na krawędzi nocy i węszę światła, które przebiegają. I już spokojny idę pewnym krokiem, bo właśnie wrócił do mnie mój kudłaty anioł. Trzecim obrazem jest obraz... Topoliński. Tak. Koncert błękitny. A ty, Krzysiu, ten trzeci, nie mówisz ten sam, jakiś inny bądź oryginalny. No nie, na razie... Na razie tylko jeden macie wspólny. Aha. Jeden wspólny. Aha. Ja bym tu, chętnie... Tu bym się... Tu mam właśnie dylemat, bo tu widzę bardziej anioła. A tu bardziej boginię jakąś taką, nimfę jakąś, jakiegoś, tak. Jest bardziej anioł, ale kolory lepsze, natomiast ten anioł... No. Trochę za bardzo zimowy może. Przepaść tytuł. Ja z aniołami nie mam żadnych spraw. Tylko czasami, kiedy idę w góry, gdy wznoszę się już ponad czarny staw, gdy dalej windo wiozą mnie przez chmury, coś się ociera o mnie pierzastego i zerka na mnie rozchełstana przepaść. Przez chwilę wciąga mnie jak w pół otwarte niebo, lecz wracam, bo na dole ktoś z kolacją czeka. Dziękuję. Kto następny? Nie ma? No niemożliwe. Zawyżył poziom trochę nas. Właśnie, panie Grzegorzu, za wysoki poziom, teraz się boją, będzie występował. Przepraszam bardzo. Nie, ale prawda, nie ma więcej? Proszę bardzo. No, mamy... Pan prezes sobie raczy żartować. Nie. Mamy trzy nagrody. To do komu rozdamy? Bo jak nie, wystąpcie, bo jak nie, to wszystkie zabiorę. Ja chciałem jeszcze przedstawić jednego anioła. Najmocniej przepraszam, że nie przedstawiłem na samym początku, ale on dopiero przyszedł, bo przyjechał z Krakowa. Andrzej Hulewicz, mój wspólnik, który... Pokaż. Z Andrzejem przez 22 lata jesteśmy na czele Mazurka's Travel, Mazurka's Conference Center i Mazurka's Transport. Dzisiaj nie przyszedł, skromnie tam siedzi, ale to jest człowiek, który rozkręcił tą firmę mocno też i brawa dla niego. Anioł! To anioła spotkaliście znowu? Nie, pani chciała, z anioła się przyszedł. Anioły są wśród nas. Takiego kuszącego, tak.